No bo dzisiaj zastąpiłeś Kubę Szmatułę. Przy pierwszej bramce chyba nie było żadnych szans. No, było to bardzo blisko, to też bardziej koncentrowałem na pierwszy słupek, bo naprawdę to było blisko, jak mocno uderzy na pierwszy słupek, to tam małe szanse są dla bramkarza, ale dobrze to uderzy przez mur i tam trudno coś, bo naprawdę koncentrowałem się na pierwszy słupek i po prostu dobrze uderzyli i nie zdążyłem złapać piłki. Jak to się stało, że nie udało się tego meczu nawet zremisować dzisiaj? To szkoda, prowadziliśmy 1-0. Szkoda, że tą bramkę straciliśmy na końcu tej pierwszej połowy. Myślę, jakbyśmy wytrzymali do końca pierwszej połowy, byłoby 1-0 dla nas. To myślę, żeby to zupełnie inaczej wyglądało, szkoda. No. Jak podsumujesz ten rok w wykonaniu Piasta Gliwice? Tak, duży sukces, drugie miejsce, potem zupełnie inny sezon. No i musimy nadal walczyć i jest to zupełnie, jak mówię, zupełnie inny sezon jak ostatnio. Tam nam wychodziło praktycznie każdy mecz, co mecz byliśmy w formie i teraz są trudniejsze chwile i naprawdę ta tabela wygląda tak, jak wygląda. Każdy może wygrać z każdym i po prostu musimy walczyć, dobrze się przygotować przez zimę i pokazać, że jesteśmy dobri. Teraz czas świąt i odpoczynku i powiedz mi, z jakich nastrojach ty pojedziesz do domu na święta? Tak, wypoczął, nie zagrałem dużo tych meczów, ale naprawdę zmęczenie jest duże, już trochę odpoczynek i potem znowu praca od 8 stycznia. Stycznia już zaczynamy, to mamy niecałe 3 tygodnie, a postaram się troszeczkę odpocząć głowę. Czyli co, resetujemy głowę, odpoczywamy i wracamy w nowym roku do walki. Tak, dokładnie.